Chodź tu, szmato. Mamy drzwi. Czy ty byłeś pułkownikiem Tivurem? Gumę Guar? Super Magda, człowieku. Jo-się-topia. Ej, utopię się. Dawaj mi powietrza. Siemano, stary. Wszystko u ciebie w porządku? Ninja przewrót, skurwys. Ha? Umieraj. Ty gdzie? Co mu się... Czy jestem debilem? No wypierdol. Szybka eksplozja, ty szmato. Wkrótce staniesz się jednym z nas. Gdzie jest mój Batmobil? Dźwiguro mobil? Dźwigur płetwo numerek. Cyk, I halo, czy tu jest woda? Ginę. Jestem tragiczny. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. No, siemajlo, z tej strony Kokos, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light, światła ginącego na tej oto tutaj wiosce. Powracamy, aby wykonywać kolejne 6000 zadań najprawdopodobniej, które na nas czeka tutaj na tej wiosce właśnie. No i cóż, no powracamy do tego symulatora ratowania nieudaczników. Pierwszym naszym zajęciem, którym się zajmiemy, jest pewnie pogadanie z Jazirem po raz 600 chyba. Ale trudno, mamy z nim pogadać, to na pewno, mamy pełno naprawdę zadań, nie znajduje się w ogóle gdzieś tutaj. Czekaj, to jest w ogóle zadanie główne, co jest całkiem ciekawe, ale dobra. Mam odblokowane zadanie główne już w sumie na tym etapie, ale na razie chyba nie chcę go dotykać. Też również dowiedziałem się poza odcinkiem co nieco na temat tych zaginionych osób, że to wcale chyba nie będzie aż tak skomplikowane, jakby mogło mi się wydawać, bo tak szczerze myślałem, że po prostu trzeba podjechać w jedno z miejsc, w których znajduje się zaginiona osoba, znaleźć jakąś poszlakę i jechać, nie wiem, gdzieś dalej, na przykład szukać jej dalej i kto wie, może odnaleźć ją w jakiejś piwnicy poszlachtowaną, ale chyba po prostu trzeba w tym obszarze mniej więcej zaginionej tej osoby znaleźć zwłoki delikwenta oraz podnieść jego dowód i w taki oto sposób będziemy mogli zidentyfikować ofiarę, ale kto wie, może znajdziemy kogoś żywego, kto wie. Póki co zejdźmy tutaj na dół, pogadajmy z Jazirem po raz kolejny. Siemano, przyjacielu. Czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Jak my przecież już o tym gadaliśmy, no. Już o tym gadaliśmy, panie Jazir. Czemu mi znowu kazało jakby z nim gadać o tym samym? I znowu mam gadać z Jazirem? Halo, susza, dostarcz wątroby Sprintera. Okej. Siemano, Jazir. Co się dzieje? Coś nie tak? Nie mamy pojęcia. Wszystko było w porządku i nagle ludzie zaczęli źle się czuć. Miałem nadzieję, że będziesz coś o tym wiedzieć. Cóż, nie wiem, ale zobaczę, czy uda mi się coś wykombinować. Nie wiem, stary, pierwsze skojarzenie, jakie mam, to wirus zombie, który tutaj panuje. I to może dlatego ludzie się źle czują, ale nie wiem. Mogę się mylić. Dobra, mamy kolejne zadanie odblokowane. Wróć do stacji pomp, zajebiście. Mamy tutaj kolejne zadania, ale ja bym chciał się ruszyć gdzieś mniej więcej w tą stronę. Chciałbym na pewno wrócić do tego miasta, ponieważ tutaj mamy co najmniej dwa zadania w jednym miejscu. Także od razu tam sobie podlecimy, a to zadanie z tą pompą wykonamy pewnie sobie dopiero w momencie, gdy będziemy chcieli kontynuować misję główną, bo to akurat po drodze. No zajebałem palcem w biurko, zdarłem skórę i chyba umrę. No co to jest? Jak to jest możliwe, że mi się coś takiego stało? No przecież to jest... Ledwo dotknąłem to biurko, przecież nie. To ewidentnie jest zwiastun mojej śmierci. No szczęście Ezgi jest tutaj razem ze mną, także nic mi chyba nie grozi. Ale zapomniałem o jednym najważniejszym. Mianowicie o zmianie stroju. No nie możemy o tym zapomnieć. No i mamy nowy strój. Strój sprzymierzeńca. No wygląda... co najmniej podejrzanie, ale no cóż, ubierzmy go. Elegancko, no i obecnie jestem sprzymierzeńcem tej wioski, tak, sprzymierzeńcem tej wioski, także nie pozostaje nam nic innego, jak wsiąść do fury, no i cóż, wyruszyć w stronę tego questa, w stronę tego podejrzanego, zablokowanego miasta. Witam bardzo serdecznie. Przepraszam, ja bym chciał tutaj tędy przejechać. Na razie nie będę ratować tych nieudaczników, bo tak szczerze, nie obchodzi mnie to kompletnie, ale myślę, że chciałbym nieco tutaj pofarmić punkty kierowcy, bo przydałoby się wbić ogólnie level. Jakkolwiek, chyba wydaje mi się, że przejeżdżając zombie to jest najprostsze, aby uzbierać jak najwięcej punktów. O, świetno. Drift, szmato, tak jest. Umierać nieudacznicy. Mad Max, ty szmato, oh yeah. Dźwigur zabijaka. Nie no, mistrz kierownicy jest tylko jeden, tak? Jest tylko jeden. Ewidentnie potrafi on rozsmarowywać zombie na swojej masce. Chodź tu, szmato. Iś. Jeszcze niewiele mamy do levela. Możliwe, że go pofarmię nieco poza odcinkiem. Zobaczymy, bo na pewno... Na
pewno chciałbym coś odblokować. Uwaga, co my tutaj mamy teraz? Odblokowane. Wyrzutnia min, autoalarm, mechanik poziom drugi oraz wzmocniona klatka. No bierzemy to gówno w końcu i miejmy nadzieję, że chociaż jakkolwiek ta fura będzie teraz wyglądać. No w końcu coś tu się pojawiło i te lakiery mają jakikolwiek sens, bo wcześniej, no cóż, niestety go nie miały, ale teraz ewidentnie, no faktycznie coś widać. Mamy kurwa drzwi, rozumiesz? Mamy drzwi. Dobra, czy ja muszę w ogóle coś naprawić? No, aha, 0%, no to zajebiście. No na szczęście mam nowy element. Nawet nie zorientowałem się, że mi się zawieszenie kompletnie zepsuło i sobie tak jeździłem, jak gdyby nigdy nic. No dobra. Czy coś tutaj mam? Nie mam nic ogólnie. Tutaj co mi się odblokowało? Wzmocniona klatka, zwykłe opony, nitro. Zajebiście. Dobra, możemy w końcu jakiś lakier sensowny wybrać. Co nam będzie pasować do stroju? Mamy strój sprzymierzeńca, także co będzie pasować do stroju sprzymierzeńca? Niech będzie to anarchia chwilowo. Wygląda całkiem ciekawie. Dobra, wsiadam do fury. Nie wiem, czy akurat anarchia pasuje do sprzymierzeńca, ale to nie jest istotne teraz. Nie jest to istotne, bo musimy najpierw... O, what the fuck, Bogusław! Musimy najpierw zbadać hałasy w parku. To jest najważniejsze akurat w tym momencie. Dobra, jesteśmy już tutaj, pod tym miastem podejrzanym. Witam. No i cóż, przed nami znajduje się ten podejrzany park. Witam bardzo serdecznie. Niestety nie da się tu wjechać furą, no ale trudno. Mam w końcu moją kotwiczkę. Także to nam powinno wystarczyć. Jakieś podejrzane dźwięki się tutaj wydobywają w tym mieście. Ale na razie mnie to nie interesuje. Udało mi się już uciszyć dwa grzesie, tylko słyszę chyba kolejnego, ale nie jestem pewien gdzie. Ten na wieży już najprawdopodobniej nie żyje, ale jest to chyba jeszcze jakiś kolejny. Ale dobra, to na razie nas nie interesuje. Póki co mamy... O, shit! Chyba wiem, gdzie jest Grzesiu. Chodź tu, gnoju. Ty, gdzie on jest? Czy on jest tu w środku? Chyba tak. Tylko tu mamy wirale wojskowe. I mi się to wcale nie podoba. Dobra, pochlastamy sobie te zombie. Wejdź mi tutaj do środka. Halo, Grzesiu, jesteś tutaj w środku? Witam bardzo. Ej, ty szmato. Dobra, to było brutalne. Dobra. Zbadaj tajemnicze hałasy. Czy to chodziło o te tajemnicze hałasy, o po prostu Grzesia, który tutaj płakał w tym to tutaj furgonie? Nie mam pojęcia, no nic więcej tutaj chyba nie widzę. Chociaż czekaj, nie, bo to jest dalej w ogóle gdzieś. To czemu ja tu przyszedłem? Czemu tu jest jakiś bezlicy, który leży tutaj martwy? O co tu chodzi? To jest też część jakiegoś zadania, czy to jest jakaś znajdźka? What the fuck? Bilal, znalazłem tu jednego z bezlicych. Nie żyje. Możesz dać im znać? Byłeś tam? Odwaliło ci. Mówili, żeby tego nie robić. Nie będę to się ich słuchał. Sytuacja z gatunku nie myśl o różowym słoniu. O, wiesz, John, okay. Jak oni mówią nie, to znaczy nie. Chuj mnie to obchodzi. Było, minęło. Dokładnie. Ja tu ustawiam warunki. Podnieśmy to gówno. Co to jest? Depesza. Sierżancie Timur, jest niezwykle ważne, aby pułkownik Kurtar dowiedział się, że konwój jest w drodze. Wariak 5 kieruje się ku zaporze. Trzymajcie się z tyłu i utrzymajcie kontakt radiowy. Wkrótce będziemy poza zasięgiem. Pozostawać w gotowości, gdy zaraza w miasteczku zostanie opanowana. Zapewnicie wsparcie. Jednak musicie mieć pozycję umożliwiającą natychmiastowy odwrót na wypadek, gdyby operacja została spieprzona. Zwykła sygnalizacja. Powodzenia, sierżancie. Okej. Czy ty byłeś sierżantem? Czy ty byłeś pułkownikiem Timurem? Czy ty byłeś pułkownikiem Tivurem? Nie wiem. O, dobra, nieważne. Dodawaj moją piłę ręczną. Ej, halo. Podnieś ją. Dobra. No cóż, nie mam pojęcia kompletnie o co tu chodzi, ale ewidentnie wojsko coś tutaj próbowało zrobić. Tylko, że no cóż, chyba tak średnio im to wyszło, jak zwykle to bywa. No ale trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czy ja coś ciekawego mogę w ogóle znaleźć w tych wojskowych ciężarówkach. Wiem na pewno, że w wojskowych wozach można ciekawe rzeczy znaleźć, ale póki co tutaj widzę tylko jakąś gumę, kurwa, gumę, guar. O, syntetyki, no i to jest to, czego szukam. Syntetyki to są chyba najlepsze jakby części do tworzenia części, czyli co? Samochodowych, wiecie o co chodzi. W sensie te takie najrzadsze, najlepsze i warto je na pewno zbierać, ale zanim zacznę zbierać cokolwiek innego, to jeszcze muszę całą tą armię tutaj wychlastać, dawać mi wszystkie syntetyki, jakie macie. Zbieram wszystko, wszystko się przyda. No wydupcać stąd, no myślałem, że was wymordowałem już wszystkich. Dobra, smary, wszystko mam. Okej, chyba mamy iść dalej tutaj wzdłuż tego przejścia tutaj. Dawać mi wszystkie syntetyki. To chyba mam całkiem niezłego farta odnośnie tych syntetyków. O, what the fuck, bo mam je co najmniej w drugim samochodzie każdym, który przeszukuje. Także, no cóż, ale nie będę narzekał, tak? Nie będę narzekał. Dobra, mamy ten park, no i mamy zbadać odgłosy tutaj. Póki co nic tu nie słyszę. Chyba, bo że coś
coś w studni. Ewidentnie coś w studni. Dobra, mamy również jakiś ołtarzyk podejrzany, wiadomo. Siemano, frajerze. Dobra, zbadaj tajemnicze hałasy w parku. Czy one będą miały tutaj związek z tym oto tutaj ołtarzem? Chyba niekoniecznie, bo nie widzę, żeby tu było coś istotnego, jeśli chodzi o ten ołtarz, ale ewidentnie mamy wskoczyć do studni. Czy tam jest woda? O, nie ma wody, ale jest, są kartony. Może być. Dobra, ewidentnie słyszę Grzesia. O, ty szmato. O, czyli co tu się wydarzyło? Dowiedz się, dlaczego ktoś gromadził żywność w jaskini. Czy tutaj dziecko się ukryło w Kolejka? Żywność? To nie wygląda dobrze. Dobra, to jest całkiem pojebane. Biedny Grzesiu. Ktoś go tu zostawił na śmierć i się przemienił. Przemienił się w Grzesia. Tu jakieś pojebane rysunki. Co to jest? Może jednak dobrze, że się przemienił i zginął z mojej ręki? Tu jakieś anime gówno? Dobra. Super Magda, człowieku. Nie, dobra, to jednak się cieszę, że go zamordowałem zimną krwią. Co to miało być? Nie mam pojęcia, ale dały mi to trofeum radiowe. No cóż, Grzesia udało mi się już zamordować. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Dowiedz się, dlaczego ktoś gromadził żywność w jaskini. Ja mam się tego dowiedzieć, pływając tutaj z rybkami. Czy w jaki sposób mam się tego dowiedzieć? Czy może mam podążać za tym kablem? Chyba mam podążać za tym kablem. Nie widzę tutaj obecnie żadnej innej opcji. Halo, ale czy ja się tu przecisnę? Ej, halo! Jak ja mam się tam przycisnąć? Niby chyba jakoś tu pod wodą, tylko ja się kurwa zaraz utopię, rozumiesz? Ja się utopię. Jo się topia. Wypłyń stąd, dźwigur. Czy jakieś beczki mi blokują wypływ? Ej, halo, ja tu nie mam powietrza w ogóle. Ej, utopię się. Utopię się, halo. Tu chyba nic nie ma, nie? Jakby nie muszę jakby się rozglądać. Nie ma tu żadnych planów, nic ciekawego. Martwy zombie. Chyba mam po prostu płynąć wzdłuż tych lampek. Nie wiem, czy tu była jakaś kieszonka powietrzna, ale coś czuję, że mogę tam nie dopłynąć niestety. I nie wygląda to dobrze, tak szczerze. Nie wygląda to dobrze. Jest bardzo możliwe, że zginę tutaj właśnie w tej jaskini, jak to dziecko. Może sobie zasłużyłem na taki los. Ty, no nie ma tu nigdzie powietrza. I nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ja się utopię. Topię się. Pomocy. O, szybko, dźwigur. O, nie. Dawaj mi powietrza. O, ginę. Ja pierdolę. Już myślałem, że w realu zacznę się topić. Autentycznie, dźwigur. Nie rób mi takich rzeczy, bo ja bym stanę zawału przez ciebie, przysięgam. Co? Czego ja się chwyciłem? Dobra, nieważne. No cóż, ewidentnie prawie umarłem, ale na szczęście to, że woda mi się nalała do płuc, mogę uleczyć owijając bandażem rękę, także git. O co chodzi z tym kablem? Czy ja tutaj spotkam kogoś? Starego tego dziecka na przykład, które on zostawił na końcu jaskini? Chyba? Czy ty jesteś nim właśnie? Bardzo możliwe. Miejmy nadzieję, że nie, no bo... O, siemano stary, wszystko u ciebie w porządku? Ja pierdolę. Wybacz mi. Nie chciałem cię aż tak ostro potraktować. Pozwól, że jeszcze potnę ci na kawałki. Ty no... A był taki miły, no. Czemu ja mu to zrobiłem? Nawet mnie nie atakował. Był naprawdę przyjaźnie nastawiony. Czy ty też będziesz przyjaźnie nastawiony? Chyba? No coś tam niby macha, ale jakby... Dobra, umieraj. Umieraj, człowieku, daj mi spokój. Dobra, mamy kolejną jaskinię i kolejne pływanie. Płyń, dźwigur, płyń z rybkami. Miejmy nadzieję, że tym razem się tutaj nie utopię. I że starczy mi tlenu. Szybko, szybko, dźwigur. Czego ja tu szukam? Dowiedz się, dlaczego ktoś gromadził żywność w jaskini. To fakt, kolejne zwłoki. Chyba mam tu wypłynąć wyżej, czy nie? Kabel idzie tu dalej? I to jest po prostu światło. Kto ten kabel tu rozstawił z tymi lampami? Przecież to nie ma sensu. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Jest to totalnie podejrzane. I jestem ciekaw, kto czeka na drugim końcu tej jaskini. Ja się założę o $1,000,000, że to będzie stary tego dzieciaka. I on go tam zostawił na 100%. No jakby ja nie widzę tutaj innego wytłumaczenia, tak szczerze. Ale nie dowiemy się, dopóki nie dopłyniemy tam do końca. Tylko miejmy nadzieję, że się nie utopię tutaj przez przypadek. Na szczęście miałem kieszonkę powietrzną. Tu jeszcze więcej zwłok, siemano. Co wy tu robicie, chłopaki? Co wy tu robicie? Dobra, mamy wyjście chyba stąd w końcu. Mam nadzieję, że nie będzie więcej pływania, bo nie wytrzymam chyba psychicznie i fizycznie. Nie sterczy mi powietrza, rozumiesz? Nie sterczy mi powietrza. Dobra, czy jest tutaj cokolwiek ciekawego i wartego mojej... Posłuchaj, proszę. Chryste. Zian, co ty tu robisz? Co zrobiłeś z tym dzieciakiem? Przyznaj się. Biorę ten sznurek i cię wieszam, rozumiesz? I cię wieszam, ty skurwysynu. Szlach. No dobra, słucham. Tam w środku to moje dziecko. Nie... Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie pozwól mu...
cierpieć. Spokojnie, zająłem się nim. Musisz się niczym przejmować, przyjacielu. Kto strzelił w ciebie bełtem? Nie wiem, ale zabiorę go, jakby to by się już chyba nie przyda. What the fuck, no autentycznie to był stary, tylko niekoniecznie go zostawił. Chciał mu przynieść jedzenie, ale... no cóż, ale jak długo on tutaj leżał, skoro tamten dzieciak zdążył się przemienić w Grzegorza? Nie mam pojęcia. Ale stary ewidentnie nie wrócił z mlekiem. Nie tym razem, nie tym razem. Zazwyczaj w sumie nie wraca. I wiem to z autopsji, ale to akurat nieistotne. Co to jest? Farmer? Tu jest jakieś zadanie? O co tu chodzi? Halo? Nie, siema. To tylko ten nowy facet od Jazeera. Ta, to ja, ten nowy facet od Jazeera. Uwaga, uwaga! Ninja przewrót! Skurwys... Ha? Synu, siemano. Fajna kusza. Polujecie na coś? Zabili starego. Cholernego potwora, który kradnie nam żarcie. Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini. Nie widziałeś go tam? Pewno tak lepiej. W końcu był ranny. Wiesz jak to jest. O wy gnoje, tak my nie będziemy się bawić. Dobra, niestety nie mogę ich zamordować. No cóż, ale może się zlecą wirale, ich pożerą. Pożerą w drobny mak, rozumiesz? Dobra, to zadanie udało nam się wykonać. Ty, o co tu chodzi? Zapewnił ukojenie wszystkim biednym duszyczkom w miasteczku? Czy to oznacza, że mam po prostu udusić każdego Grzesia, jakiego znajdę w tym mieście? Chyba tak, chyba gra chce nam o tym powiedzieć, ewidentnie. Ty, no zebrało się tu niezłe zgromadzenie. Witam bardzo serdecznie. Wypierdalać stąd, umiera. O! Ty szmato, jak możesz mi robić takie rzeczy? Umieraj! Ty gdzie? Co on się... Przeniknął przez ścianę, widzieliście to? Nie wiem, dobra, tego to się nie spodziewałem. Ja stąd uciekam, nie chcę tu przebywać ani chwili dłużej. Idziemy w stronę znowu tego miasta. God damn it, tu mam w ogóle pełno tych ambon myśliwskich, ale na razie mnie nie interesują. Tak samo jak nie interesuje mnie ta skrzynia. Wiecie co, to nic mnie nie interesuje ostatnio. O! Jaki surf, what the fuck? Jakoś tak bywa. Jestem kompletnie wyprany z emocji i pomocy. Jedyne czego pragnę, to śmierci niewinnych. Dobra, wróciliśmy z powrotem do tego miasta. Jak wiele jeszcze niewinnych duszyczek muszę uratować. Dźwigur, wyjaśnisz mi to? Jak wiele jeszcze ofiar z twojej ręki musi paść, paść śmiercią. Śmiercią brutalną. Słyszałem tutaj co najmniej jeszcze jednego Grzesia, tylko nie pamiętam, gdzie. Gdzieś chyba w tą stronę bardziej. Tak mi się wydaje, Halo? Grzesiu, gdzie jesteś? Czy ja coś słyszę? Póki co nic nie słyszę. No tego zwierzę już udało mi się... O! Uspokoić. Coś przed nami się tu dzieje, ewidentnie. Halo? Halo, Grzeszu, gdzie jesteś? Nie płacz, Nie płacz, chłopczyku, idę po ciebie, rozumiesz? Idę po ciebie. Zły pan przyjdzie i cię zabierze. Czekaj, co? Dobra, nieważne. No gdzieś słyszę ten płacz, ale gdzie? To nie było, jakbym widział chociaż te fale. Fale dźwiękowe. To myślę, że łatwiej było mi go zlokalizować. Ale no póki co za nic go nie widzę. Ale wydaje mi się, że głośniejszy płacz był gdzieś tutaj, tutaj nic nie ma, póki co, siemano, ty, co to jest, czekaj, dubeltówka, dzięki stary, Kurt Cobain, co ty tu robisz? Człowieku, w kuchni mogłeś to zrobić, a nie na świeżym powietrzu, tak, żeby straszyć dzieci, widzisz, one teraz wszystkie płaczą, to wszystko twoja wina, ty skurwysynu bez serca. Jak mogłeś im to zrobić? Ty, no gdzie jest ten Grzesiu, no, nie mogę go zlokalizować, czy jestem debilem, czy jestem jakiś ciężko upośledzony, że nie potrafię go chyba widzę go. Chyba go widzę. Nie, to był viral, tylko no, what the fuck? Tutaj jest niby jakaś pineska. Czy on jest autentycznie na tej pinesce po prostu? Chyba. Siemano. No ty szmato. Czy da się tam wejść w jakiś sensowny sposób? Te drzwi są zamknięte, także tutaj na pewno nie wejdę. God damn. Tyle roboty jak zwykle, żeby tylko zamordować dziecko. No, czemu ja słyszę jakiś... bajki chyba? O co tu chodzi? Ty, może tędy się tu wchodzi? No ewidentnie. O, ale pozwólcie mi, otworzyć te drzwi, tak? Pozwólcie mi otworzyć te drzwi, proszę was. Szybka bomba, pułapka, czy coś tam. Ja otwieram te drzwi, jak gdyby nigdy nic. Wchodzę tutaj, jak do siebie, no wypierda. Oh shit! Dobra, nie wygląda to dobrze. Tłumy się zebrały mi pod domem. Wypierdalać stąd. Zamknięte, tak? Żegnam. A ty się wjebałaś na chatę. Zginiesz za to, rozumiesz? Zginiesz za to lampu cero, bo na to zasługujesz. No to zasługujesz. Dobra, wyszliśmy w końcu do tego budynku. Nie wiem, czy tutaj znajduje się Grzesiu. Słyszę bajki, ale nie słyszę płaczu, także to jest dosyć dziwne. Czyżby Grzesiu się uspokoił, nie drze mordy, bo ogląda kurwa Disney Channel? Nie wiem. Jest tylko jedna opcja, aby się przekonać. Mianowicie musimy wejść do tego pokoju. No i rzucić w niego piłą ręczną.
Oj. No cóż, wybacz mi. Wybacz mi, ale musiałem. Dobra. Czy ja mogę zniszczyć te bajki? Czy ja mogę to wyłączyć? Czy ja mogę to wysadzić? Czy ja mogę to wysadzić? Tak jest. Szybka eksplozja, ty szmato. Bajki ogłupiają w tych czasach, także no wstawaj, dźwigur. No czemu on musi leżeć 6,5 godziny, zanim wstanie? No przecież o co ci chodzi, dźwigur? Zmęczyłeś się na stare lata, czy co? Odjebało ci od kiedy opuściłeś haram, rozumiesz? Debilu. Dobra, to chyba tyle. Możemy stąd wyjść w takim razie. Czy jeszcze jakieś zadanie się tu znajduje? Chyba nie, ale możemy wrócić do Bilala, bo w sumie nie mamy daleko. Siemano, witam bardzo serdecznie. Ja bym chciał to stąd wyjść. Siemanko, witam. Dobra, jesteśmy u Bilala. Szybki, taktyczny kopniak karate w powietrze oraz dystrybutor, tudzież instrybutor. Ty, a jakbym w to strzelił, to eksploduje, czy nie? Niestety nie, no trudno. Nierealistyczna gra, 0/10. Dobra, tą dubeltówkę mogę sprzedać, bo w sumie nie jest mi potrzebna w ogóle. W takim razie... Bilal, gdzie jesteś? Bilal, ta sytuacja w mieście to nie były demony. To były dzieci. Tylko wyjce. Albo wyjce. Bardzo, bardzo, bardzo pechowe zarażone dzieci. A, to takie nazywacie w Haranie. Już je tu widzieliśmy. Ludzie nie wiedzą, co mają o nich myśleć. To jest Grzesiu. Ale wiedzą, że to już nie są ludzie, prawda? Hej, jest spora różnica między wiedzieć o czymś, a pogodzić się z tym. Możesz sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Jasir weźmie nóż i zabije dziecko? Nawet zarażone? No, w czym problem? No krwawi mi ten palec, no co ja zrobię? O, wzrost poziomu zaufania. Fajnie. Piecze mnie ten skurwysyn, zaraz ja go utnę. Przysięgam, ucinam palca. Dobra, wybiłem poziom zaufania, co my mamy? Wierny, ulepszona kusza, zajebiście. Skąd ja mam ją wziąć? Z dupy? Nie wiem. Nie wiem, ale dawaj mi wszystko, panie Bilal. Cyk, enter. Dobra, zajebiście. Gdzie jest moja ulepszona kusza? Czy ja ją po prostu mam? Nie, ja mam nadal tą kuszę kompozytową. Gdzie jest moja ulepszona kusza? Gdzie jest? Halo? Przywołaj pojazd, nie wiem, po chuj, ale przywołaj go, dźwigury, rozumiesz? Wzywam pojazd, kolejna zaginiona osoba, zajebiście, jakby ich jeszcze było mało. Dobra, jak już w sumie tutaj jesteśmy i tu niedaleko znajduje się jedna z tych zaginionych osób, to zobaczymy, czy teorie spiskowe były prawdziwe i czy faktycznie uda mi się kogokolwiek znaleźć. Kyle, pokazałeś nam, że szczerze wierzysz w słuszność celu, który sobie wyznaczyłeś. Wkrótce staniesz się jednym z nas. Nie wydaje mi się, przyjacielu, bo właśnie umarłem. No miałem przewrót wykonać. No dźwigur, opamiętaj się, proszę cię. Dobra, ja chyba nigdy nie wyczuję momentu, w którym mogę wykonać ten przewrót, a w którym nie mogę. Chyba po prostu bezpieczniej będzie użyć kotwiczki i przyciągnąć się do ziemi. Może to kompletnie nie ma żadnego sensu. Ale dobra, jesteśmy tutaj. No i tutaj mamy tą pineskę i podobno tutaj mamy zwłoki pewnego delikwenta. Witam bardzo serdecznie. Czy ty jesteś tym, kogo szukam? Chyba nie. O, może jednak tak. Proszę bardzo, mamy dowód osobisty i mamy jego dokumenty. No i... Tu Crane, no i tyle. Znalazłem trupa. To chyba jeden z waszych. Ktoś się tym zajmie. Bardzo ci dziękuję. To jeden z waszych. Widzę, że ich kompletnie nie obchodzi to, że jeden z nich nie żyje. I to, że właśnie Pawlito się tutaj wygrzewa na słońcu na plaży. To jest dosyć dziwne. Dobra, myślałem, że bardziej skomplikowane są te zadania szukania osób. Ale widocznie chyba nie. Po prostu ja jestem głupi. No cóż. Tego nie było. Dobra, to chyba wszystkie zadania w takim razie. No jeszcze co najmniej kilka mamy tutaj. Mamy to gniazdo przemieńców. Kolejne. Tutaj mamy... Co? Oczyść obszar, oczyść teren, poszukaj Sabita oraz to posterunek wojskowy. Dobra, ja myślę, że mógłbym podjechać w sumie jeszcze tutaj, możliwe, że jakąś bezpieczną strefę przy okazji zahaczyć. Tylko gdzie jest kurwa mój pojazd? Gdzie jest mój Batmobil? Dźwigromobil? Czy to pasuje? Nie mam pojęcia, ale jedziemy, ho! Czekaj, ja dobrze jadę? Dobrze jadę, przed siebie teraz jakoś. Dobra, jesteśmy w pobliżu tego gniazda gdzieś chyba, tak mi się wydaje, że tutaj powinno być wejście, tylko gdzie niby? Pod wodą? Czy kogoś pojebało? Jak się tam wchodzi? Czekaj, czy tu jest gdzieś wejście? Co mi się dzieje z mapą? Ty, no ewidentnie tu jest chyba pod wodą wejście normalnie. Do gniazda, rozumiesz? Halo? Gdzie tu jest wejście? Przed
spacyfikować to gniazdo. Jak się tam wpływa, no jak ja mam ogarnąć coś takiego, no halo. Dźwigór płetwonurek. Czy ja dobrze płynę? Chyba? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Najwyżej się utopię. To akurat nie będzie nic nowego. Dobra, jesteśmy w gnieździe. Duża aktywność przemieńców, ale to akurat nie jest nam straszne. Po ostatnich potyczkach z Andrzejami chyba nie mamy się czego bać, tak szczerze. Także git. Jedyne, czego mogę się bać, to brak tlenu. Ha. Dobra, wchodzisz do ciemnej strefy. Oh shit, boję się. Aż może bym się bał, gdybym nie miał mojej pały. Oh yeah. Legendarna pała, rozumiesz to? Siemano, Andrzeje. No ogólnie jakby już znamy na nich trik. Wystarczy pokonać co najmniej jednego, najebać na 3 strzały, rozumiesz? Albo dwóch jednocześnie, rozumiesz? Później kolejnego. Cyk, szmato. Znajdźcie swoje miejsce, nieudacznicy. Dobra, no i bierzemy kamuflaż, no i to już jest koniec. Mimo, że jak widzę gówno, to i tak, siemano, stary. O. Ja tylko spojrzę, która godzina, bo mi się śpieszy, tak? Także zajmijmy się po prostu tymi wrzodami wystającymi tutaj. Wydaje mi się, że tu nie powinno być ich tak dużo jak... siemano, stary. Szybki atak z powietrza. Nie powinno tu być ich tak dużo jak w tamtej jaskini, chociaż w sumie nawet nie wiem. Ale ta jaskinia wydaje mi się mniejsza. Siemano, przyjaciel. Czy ja mogę na przykład tutaj cyk? Co? Czemu to eksplodowało jakby instant? Gdzie mnie ja pierdolę, zaś tam muszę płynąć. Przerzuciłem pułapkę wybuchową, czemu to nagle eksplodowało tak po prostu? Jakbym kurwa rzucił bombę atomową przed siebie, no co to miało być? I halo, czy tu jest woda? Kurwa... Nie, dobra, to jest... Jestem upośledzony, ciężko. I to w ciężkim stopniu, przysięgam. Dźwigór nie udas. No tak powinien się nazywać ten film chyba. Używa źle idę. No przecież ja nie wiem. Zostaw mnie, człowieku. Dobra, wlazłem tu z powrotem i teraz przynajmniej wiemy, że już żadnych wybuchowych pułapek nie rzucać w gnieździe przemieńców, bo to się niedobrze skończy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no cóż. Chociaż w sumie mnie to intryguje, czemu tak się wydarzyło. Sprawdźmy teraz, co się... No to automatycznie wybucha, ty, no o co tu chodzi? Czy to automatycznie wybucha? O, to fuck, ale czemu mnie biją, jak ja mam kamuflaż przecież? No w gnieździe to automatycznie wybucha normalnie jak granat, rozumiesz? Skąd ja miałem wiedzieć takie rzeczy? Zostałem perfidnie oszukany, ewidentnie. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie jest wrzód? Siemano, nie chciałbym wam przerywać śniadania czy coś, tudzież obiadu, albo kolacji akurat w tym przypadku, ale przyszedłem zamordować wrzoda. Siemano, cyk. Zamordowałem go chyba. Co się dzieje z tymi zombiakami? What the fuck? Nie wiem, ale jednemu mogę skręcić kark tak dla zabawy. Dobra, oh shit, chyba oni wiedzą, że ja tu jestem. Niedobrze. Dawaj mi kamuflaż, ma to, szybko. Oh shit, nie zdążę, o. Ginę. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda... Czemu ja tak dostaję na dziurę, ty, no co? Aha, no bo ich jest tu 35. Jestem tragiczny, to jest nie do zrobienia. Ja pierdolę, znowu muszę tam płynąć. Ja mam dość, przysięgam. Dobra, do 80 razy sztuka, jak to mówią. Bierz ten kamuflaż, mnie nie denerwuj. Muszę ciągle go uzupełniać non-stop. Nie zapomnieć o tym, bo inaczej, no cóż, zgangbangują mnie w 56 i to jest koniec. Najlepiej, żeby się tak nie wydarzyło, nieprawdaż? Nieprawdaż? Wydaje mi się, że brakuje mi jeszcze jednego wrzoda, aby się misja udała, także, no cóż. Chyba go widzę nawet tutaj, cyk. Czy to tyle? Czy mnie coś bije? No i to tyle. No i widzicie, jednego wrzoda mi brakowało, rozumiesz? Jednego wrzoda. Czy da się stąd wyjść w jakiś sensowny sposób? Myślę, że już pewien sposób poznałem. No cóż, tak było szybciej, tak? Jakby... Po prostu wielki umysł, rozumiesz? Tego nikt jakby nie pojmie w tym stuleciu co najmniej. Tu jeszcze mamy kolejną zaginioną osobę, tu mamy zrzut, zajebiście. Dobra, możemy jeszcze w sumie podejść tutaj do tej zaginionej osoby, bo jestem ciekaw, czy może jeżeli zdobędę ich więcej, to Jazir jakkolwiek się przejmie losem tych martwych osób, czy może jednak będzie nadal zimnym skurwysynem. No to jest pytanie, siemano. Co tu się dzieje? Witam bardzo serdecznie, szukam zaginionej martwej osoby. Czy ty jesteś nim? Bardzo możliwe. Siemano, przyjacielu. Jazir, masz mi coś do powiedzenia? Ukraine, znalazłem trupa. To chyba jeden z waszych. Jak wiesz. Tracimy ludzi jednego po drugim. Dzięki za wiadomość.
No, Bilal przynajmniej jakkolwiek się tym przejął. No dobra, to chyba tyle, tak mi się wydaje. Tu jeszcze czarna skrzyneczka. Ale nic ciekawego w środku, no cóż. Całkiem ciekawe te zadania z zaginionych osób. Jestem ciekaw, co się stanie, gdy odnajdę je wszystkie i czy w ogóle jest to możliwe, bo na tej tablicy to ciągle się pojawiają następne. No ale dobra, wydaje mi się, że tutaj póki co będziemy kończyć ten odcinek i w następnym zajmiemy się resztą podejrzanych zadań pobocznych, które czekają na nas. Ty, wojskowa apteczka? Jakieś lepsze apteczki są tutaj? Czemu ja jeszcze nie mam planu na te apteczki? O, to jest pytanie. Nie wiem, ale możliwe, że przekonamy się w jednym z następnych odcinków. Także no cóż, mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Siemano! Yeah.